16 listopada wspominamy świętych męczenników i prezbiterów Rocha Gonzaleza, Alfonsa Rodrígueza i Jana del Castillo. Roch González de Santa Cruz urodził się w 1568 roku w stolicy Paragwaju Asunción w rodzinie pierwszych hiszpańskich kolonizatorów spokrewnionych z zarządcą kraju. Został kapłanem w 1599 roku, mając 23 lata. Głosił Ewangelię wśród Indian z taką gorliwością, że bardzo szybko dostrzegł to biskup i chciał go powołać na urząd wikariusza. Roch, by uniknąć kościelnych godności, poprosił o możliwość wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Gdy ją otrzymał, rozpoczął nowicjat w rodzinnym mieście i zaraz po odprawieniu 30-dniowych rekolekcji ignacjańskich polecono mu, by udał się do wojowniczego plemienia Indian Guaycuru, które napadało często na jego miasto. Ojciec Roch sprawił, że wśród Indian wzrosła świadomość własnej godności. Pokochał ich bardzo i chciał poprawić ich byt. Będąc człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, starał się być dla nich duszpasterzem i lekarzem. Zajmował się wraz z nimi stolarstwem, budowaniem i uczył ich, jak najlepiej uprawiać ziemię. W redukcjach misyjnych, czyli społecznościach indiańskich będących pod opieką zakonu, prowadził budowę pięknych barokowych kościołów. Dbał, by msze święte były ubogacone muzyką i śpiewem liturgicznym. W tym czasie dzięki niemu powstawały kolejne dobrze rozwijające się redukcje na terenie dzisiejszego Paragwaju, Brazylii, Ugandy, Panamy i w północno-wschodniej Argentynie. W założonych przez niego redukcjach mieszkało w sumie około 20 tysięcy Indian. Alfonso Rodríguez urodził się w 1598 roku w Zamora w Hiszpanii. Wstąpił do nowicjatu jezuitów w Villa García w 1614 roku, a dwa lata później został skierowany do hiszpańskich misji w Ameryce. Studiował filozofię i teologię w Kordobie, a święcenia przyjął w 1624 roku. Ojca Gonzaleza spotkał w Itapua w 1628 roku. Wtedy wybrali się razem pełnić posługę w Caaro. Jan del Castillo urodził się w 1596 roku w Belmonte w Toledo w Hiszpanii. Początkowo zdecydował się na karierę prawniczą, ale podczas pierwszego roku studiów rozeznał inaczej swoje powołanie i w 1614 roku wstąpił do nowicjatu w Madrycie. Razem ze świętym Alfonsem został wysłany na misję do Ameryki Południowej. Jan został wyświęcony w 1625 roku, a gdy był na redukcji misyjnej w Itapua, poznał ojca Rocha i odtąd pomagał mu zakładać kolejne redukcje. Wpływ tych trzech jezuitów na Indian denerwował lokalnego szamana Nezu, który widział, że traci swoją pozycję. Zdecydował, że tylko śmierć księży spowoduje, że odzyska kontrolę nad swoim ludem. 15 listopada 1628 roku ojciec Roch został napadnięty przez podburzonych przez czarownika Indian spoza redukcji. W tym czasie Roch wracał z Indianami z lasu, niosąc pal drzewa, na którym miał zawisnąć dzwon. To wtedy właśnie spotkała go okrutna śmierć. Potem ludzie Nezu weszli do redukcji w Niebowzięcia i zastali ojca Alfonsa. Dwóch wysłańców szamana zaatakowało Alfonsa. Po uderzeniu w głowę zakonnik upadł na ziemię, a napastnicy wrzucili oba ciała do kościoła, zniszczyli ołtarz i rozbili kielich, a na koniec wszystko podpalili. Dwa dni później ludzie Nezu zastali ojca Castillo czytającego brewiarz. Na pytanie, co robi, odpowiedział, że modli się. Wtedy napastnicy siłą zaprowadzili go do lasu, gdzie bili go aż do śmierci, a jego ciało podpalili. Wszyscy trzej męczennicy zostali pochowani w redukcji Niepokalanego Poczęcia. Dla wielu Indian, którzy wiele zawdzięczali jezuitom, była to wielka strata. Pomścili ich, pokonując oprawców i zbuntowanego szamana Nezu. Natomiast kult zamordowanych ojców męczenników pozostał żywy przez wieki. Beatyfikował ich Pius XI w 1934 roku, a kanonizował święty Jan Paweł II w 1988 roku.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy, Roch, Alfons i Jan, osiągnęli chwałę zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.